tak, no tam te wyniki, no jeśli chodzi o indywidualne wyniki, no to wskazywały na taką formę wzwyżkową i no nigdy nie biegałem tak szybko. No na Bahamach nie do końca to się udało może pokazać, więc na pewno cieszy fakt, że, znaczy tutaj tej wygranej, ale miałem świadomość tego, że jest dobrze i ta forma jest solidna. Cieszyłem się dzisiaj z tego 9 toru, wiedziałem, że taki tor mogę dostać, bo no mój wynik życiowy sugerował, że nie będę tutaj faworytem do zwycięstwa. No a jak wiemy, pierwsze biegi w sezonie mają to do siebie, że mogą pojawić się jakieś błędy. Wizualizowałem sobie ten bieg dokładnie w taki sposób, jaki się dzisiaj odbył, czyli po prostu bieg po swojemu. Biegłem bardzo różnie od samego początku. Nie ukrywam, że po tej hali na tych ostatnich metrów u mnie brakowało i było widać, że tam chłopaki i inni zawodnicy mnie dochodzą, więc dzisiaj czekałem na taki moment tylko, czy ktoś mnie będzie dochodził. Takiego momentu nie było i bardzo to mnie cieszy. 10.23 plus 0.1, więc wiatru nie było. No świadczy to o tym, że może być szybciej. Podchodzę na razie chłodno do tego. Fajnie, 10.20 niskie, więc powoli wchodzę w ten kręg, powiedzmy, polskich sprinterów, bo jeszcze na świecie to jest wolno. To tak sobie wizualizowałem, a myśli w głowie były różne. Natomiast jedyne, co mnie w tym biegu zaskoczyło, no to ta końcówka, że rzeczywiście no wygrałem, tak, więc fajnie, ale i też chyba bloki. Wydaje mi się, że może reakcja z tego, co mi chłopaki mówili, nie była jakaś najlepsza u mnie, ale czułem, że ten pierwszy krok z bloku był na tyle solidny, że od samego początku biegu czułem, że jestem gdzieś w czubie, tak, i to mnie gdzieś tam napędzało do tego, żebym mógł sobie powiedz po swojemu, no bo jednak jeżeli się wychodzi za kimś, to ten bieg już nie jest taki luźny, jak był teraz. Potrzebuję 5 startów, żeby w ogóle wejść do rankingu. Na ten moment mam 4. 3 fajne, dobrze punktujące, bo dzisiejsze zwycięstwo zapowiedziło mi naprawdę dosyć spory zastrzyk punktowy, więc fajnie. No i czekamy na to, żeby jeszcze oddać 2 dobre biegi. Jeżeli wywalczę i oddam podobne biegi jak dzisiaj, to jest szansa na igrzyska i obiecałem sobie przez ostatnie 2 lata, kiedy nękały mnie kontuzje, że nie widzę u siebie w głowie scenariusza, że nie mam je w Paryżu. I na Bahamach był trochę cios, że zmarnowaliśmy tak dużą okazję, żeby tam nie pojechać. I jeżeli nie sztafetą, to będę dążył indywidualnie, bo tak sobie po prostu założyłem.